Witam na sesji radnych gminy Lutomiersk, w szczególności wiceprzewodniczącą panią Agatę Wiśniewską, pana wójta Tadeusza Borkowskiego, panią skarbnik Małgorzatę Szczepaniak, panią sekretarz Lilianę Kaletę oraz panią Sylwię Kosińską-Beda, kierownik referatu organizacyjno-samorządowego. Przedstawię teraz porządek obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018-2022. Szóste. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Siódme. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lutomiersk. Ósme. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brząca, gmina Lutomiersk. Dziewiąte. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew, gmina Lutomiersk. Dziesiąte. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Lutomiersk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lutomiersk. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia gminnego programu profilaktyki, uchwalenia, przepraszam, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lutomiersk na rok 2019. 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2017-2018. 14. Informacja wójta gminy Lutomiersk dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 15. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Lutomierska dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. I 16. Wolne wnioski i zapytania. Ale przed. Przepraszam bardzo, otwieram sesję Rady Gminy Lutomiersk. Trzecią sesję Rady Gminy Lutomiersk. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Czy przedstawiłem porządek obrań? Czy są jakieś uwagi do porządku obrań? Dobra, bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, proponuję wprowadzenie jeszcze jednego punktu, podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk. Bardzo proszę, wprowadzimy ten punkt po punkcie 13 jako punkt 14. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem wniosku pana wójta o zmianę porządku obrad? Zaraz będzie wprowadzony. Proszę, momencie. Nie,
jeszcze raz otwieram sesję Rady Gminy Lutomiersk. Przeczytam porządek obrad z wprowadzonym punktem zgłoszonym przez pana wójta. Ale najpierw go przegłosujmy. Przegłosujemy go jeszcze raz, dobrze. Bardzo proszę, głosujemy nad punktem obrad 14, czyli podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem punktu 14. Za wprowadzeniem punktu 14 do porządku obrad. Jeszcze raz otwieram sesję, trzecią sesję Rady Gminy Lutomiersk. Odczytam porządek obrad z wprowadzonym punktem 14. Pierwsze, otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych. Drugie, przyjęcie porządku obrad. Trzecie, przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk. Czwarte, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2018. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutomiersk na lata 2018-2022. Szóste, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Siódme, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lutomiersk. Ósme, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk. Dziewiąte, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew, gmina Lutomiersk. Dziesiąte, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Lutomiersk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lutomiersk. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lutomiersk na rok 2019. 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2017-2018. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk. 15. Informacje wójta gminy Lutomiersk dotyczące analizy oświadczeń majątkowych. 16. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. I 17. Wolne wnioski i zapytania. Głosujemy teraz nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą w punkcie 14. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk. Protokół był wyłożony przed sesją. Można było się z nim zapoznać. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk? Nie.
Powtórzmy głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk? No cholera, chyba na mało przeciwko. Nie. Zarządzam przerwę 10 minut ze względów technicznych. Mamy wyłączoną kamerę? Tak. Drodzy Państwo, jak macie gotowe, że chce wejść relacjonować na żywo, nie można sobie pozwalać na jakieś takie komentarze, czy inne, czy nie wyszło, czy nie chcę tu wskazywać. Także jak będziecie pracowali na sesji, tak będziecie oceniani przez swoich wyborców. Na komisji możemy sobie, możecie sobie, nie? Bo ja tu nie wprowadzam jakieś wymiary. Tak ja wychowuję Państwa, żeby tu nie było jakichś papanie. Nie obojętnie, żeby czy to chodzi. Nie, coś wypada. Nie, nie możemy. Tak, właśnie na szkole, że żaden głos nie wyniknął poza tym, ale z głosowaniem nie było żadnych problemów, a głosowanie tylko odbyli. Cenę obniżymy, który jest prosta, 30%, jeszcze jeden błąd, 50% i dojdziemy za darmo. Nie zakończyliśmy właściwie sesji testowej.
zalogowany. Pan Mieczysław Augustyniak i pan Przemysław Pilarczyk. Poproszę o zalogowanie się. Proszę o oddanie głosów testowych. Ok. Bardzo przepraszamy, już teraz. Wznawiam obrady trzeciej sesji Rady Gminy Lutomiersk. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Lutomiersk? Z drugiej przyjmuję. Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem protokołu z drugiej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2018. Referuje pani skarbnik. Bardzo proszę, pani Małgosia. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rado. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie gminy Lutomiersk, są one dosyć obszerne. Mamy w końcu roku takie porządkowanie, jeżeli chodzi o stronę dochodową i stronę wydatkową. Łącznie, jeżeli chodzi o dochody bieżące, jest to kwota zwiększenia 11 215 zł 46 groszy i o taką samą kwotę, jeżeli chodzi o stronie dochodów majątkowych, kwota zmniejszenia. Także jeżeli chodzi o strukturę zachowania budżetu, zostaje ona na tym samym poziomie, tam gdzie dochody bieżące zostały wykonane, to są zwiększone, gdzie istnieje ryzyko, że nie zostaną one wykonane, zostały zmniejszone i jeżeli chodzi o dochody majątkowe, zmniejszenie z tytułu sprzedaży majątku, tam nie wykonano w 100% tego zadania. Dochody, czyli załącznik numer pierwszy, jeżeli chodzi o wprowadzone zmiany, rozdział 402, dostarczanie wody, tutaj z tytułu pozostałych odsetek kwota zmniejszenia 1500 zł. Jeżeli chodzi o rozdział 595, paragraf 058, wpływ z tytułu wydań innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota zwiększenia 4495 zł i 50 groszy. Jeżeli chodzi o rozdział 616, drogi publiczne gminne, i paragraf taki sam jak wyżej, kwota zwiększenia 3745 zł 83 grosze. Następny rozdział 704, równe jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, łącznie tutaj per saldem kwota zmniejszenia 19 400 zł. Zmniejszenie dotyczy komornego między innymi. Jeżeli chodzi o rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami, łącznie tutaj per saldem kwota zmniejszenia 13 200 zł. Zmniejszamy środki dotyczące dochodu z tytułu opłaty adiacenckiej, za to zwiększyły nam się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego. Jeżeli chodzi o rozdział 750-23 urzędy gmin,
Tutaj kwota zwiększenia 3911,40 zł i w pozostałych działalności kwota zwiększenia 1400 zł. Jeżeli chodzi o dochody dotyczące podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, dotyczących osób prawnych, tutaj kwota zmniejszenia 37 600 zł, a jeżeli chodzi o osoby fizyczne, kwota zwiększenia per saldem 57 204 zł i 31 groszy. Jeżeli chodzi o opłatę skarbową, również kwota zwiększenia 8,5 tysiąca zł. Dział 801, rozdział 801.04 przedszkola, paragraf 094, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, tutaj kwota zwiększenia 3658 zł i 42 grosze. To są dochody bieżące. Jeżeli chodzi o dochody teraz majątkowe, dział 600, rozdział 604, paragraf 087, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota zwiększenia 1618 zł i 5 groszy. Jeżeli chodzi o gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tutaj kwota zmniejszenia 12 833 zł i 51 groszy. Tak jak wspomniałam wcześniej, łączne zmiany, jeżeli chodzi o dochody, jest to kwota 11 215 zł 46 groszy. Przechodząc teraz do załącznika numer 2, czyli wydatki. Zmiany również nie zakłócają naszego poziomu budżetu i są prowadzone na plus i minus, jeżeli chodzi o wydatki bieżące i wydatki majątkowe. I tak przechodząc do działu 010, rozdział 010.95, czyli pozostała działalność, zmniejszamy środki 2448,39 zł 39 groszy na zakup materiałów i wyposażenia. Wynika to z tego, że zakończyliśmy realizację dwóch projektów przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Jest to utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Kazimierza, czyli budowa altany i wyposażenia oraz budowa świetlicy w Antoniowie. I dlatego ta kwota zmniejszenia, realizacja zadań zakończyła się. Jeżeli chodzi o dział 500, handel, tutaj kwota zmniejszenia na wydatki inwestycyjne 19 128 zł 56 groszy. Jest to modernizacja targowiska. Realizacja zadania również się zakończyła i uwalniamy środki, które zostały zabezpieczone na to zadanie. To zadanie zapisane jest również w wydatkach majątkowych, który ma wpływ na załącznik numer 3, jak również jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, czyli też ta zmiana ma wpływ na zmianę WPF. Jeżeli chodzi o rozdział 604, lokalny transport zbiorowy, na zakup usług remontowych zmniejszamy kwotę 10 591 zł i 50 groszy. Jeżeli chodzi o drogi publiczne powiatowe, tutaj zmniejszamy kwotę 99 zł 16 groszy z tytułu budowy chodnika uczniowie, również zadanie zostało zrealizowane już. Jeżeli chodzi o drogi publiczne gminne, czyli rozdział 616, zakup usług pozostałych, paragraf 104.300, zwiększenie kwotę 15 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, które mają również odzwierciedlenie w załączniku numer 3 do projektu niniejszej uchwały, łącznie kwota zmniejszenia jest to 210 zł 33 groszy i dotyczy zadań inwestycyjnych. Przebudowa drogi w Rusinowicach, jest to kwota 90 groszy, również zadanie zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Takie samo zadanie, jeżeli chodzi o przebudowę drogi w Beskidzach, jest to kwota 84 grosza na Wizusie. Włączenie w drogę krajową we Florentynowie, kwota zmniejszenia 22 grosze i przebudowa drogi Stanisławowej-Sorem, kwota zmniejszenia 208 zł 37 groszy. Również po zakończeniu realizacji całości zadań. Kwoty może małe, ale później przy opisie i realizacji budżetu za rok ubiegły po prostu będzie nam się to lepiej układało, realizowało i nawet omawiało. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, również zmiana dotycząca wydatków majątkowych, zakup nieruchomości gruntowej w Woli Płuczniewskiej, kwota zmniejszenia 961 zł i 20 groszy. Jeżeli chodzi o administrację publiczną dotyczącą rozdziału 750-22, czyli Rady Gmin, kwota zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia 2000 zł. Jeżeli chodzi o urzędy gmin, czyli rozdział 750-23, paragraf 4300, zakup usług pozostałych, kwota zwiększenia 10 000 zł. Przechodząc dalej, czyli rozdział 750-85, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych. Tutaj zgodnie z wnioskiem dyrektora zwiększenie środków na zakup materiałów kwota 4 tysiące zł. Jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
podstawowych. Jest to kwota zmniejszenia 14 tysięcy złotych. Rozdział 810, czyli gimnazja, kwota zmniejszenia 8 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o dotację podmiotową dla punktu w Babiczkach, czyli inne formy wychowania przedszkolnego, kwota zwiększenia 300 zł. Dział 854-854-01 rozdział, czyli świetlice szkolne. Tutaj mamy kwotę zwiększenia na wynagrodzenia 13 tysięcy złotych i zwiększenie, jeżeli chodzi o składkę na ubezpieczenie społeczne, 5 tysięcy złotych. Rozdział 913, czyli schroniska dla zwierząt. Kwota zwiększenia 10 tysięcy złotych na zakup usług pozostałych. Jeżeli chodzi o kolejny rozdział 915, czyli oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup usług pozostałych, zwiększamy kwotę 2059 zł i 71 groszy. Jeżeli chodzi o dział 919, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota zmniejszenia na zakup materiałów i wyposażenia 2796 zł i 6 groszy. Kolejny rozdział 921-09, czyli domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Tutaj zmiana dotyczy również wydatków majątkowych. Łącznie jest to kwota zmniejszenia 1343 zł i 15 groszy. I dotyczy to dotacji, jakiej udzieliliśmy dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań odbudowa stawu oraz budowa altany siłowni miejscowości Malanów oraz budowa placu zabaw i siłowni w Wierwonicach. Zadania te przez Gminny Ośrodek Kultury zostały zrealizowane, dotacja została rozliczona, powstały takie oszczędności i z tego tytułu właśnie wynika to zmniejszenie. Również o to, jaką kwotę zmniejszeniu uległ załącznik numer 3, czyli wydatki majątkowe. Kolejny rozdział 926-01, obiekty sportowe. Na zakup materiałów i wyposażenia tutaj kwota zwiększenia 8218 zł i 60 groszy i zarazem kwota zmniejszenia 10 tysięcy złotych jako wydatki majątkowe. Tutaj właśnie jest przekwalifikowanie po realizacji zadania z wydatków majątkowych na zakup wydatków bieżących i dotyczy to zadania budowy bezodpływowego szampa na działce w Lutomiersku, tam gdzie mamy stadion sportowy. Wydatków majątkowych szczegółowo już nie będę powielać, bo przed chwileczką, tak jak wspominałam, przy wydatkach budżetowych, to mają one odzwierciedlenie właśnie w załączniku numer 3 dotyczące wydatków majątkowych i również jeżeli chodzi o załącznik numer 4, też te dotacje dotyczące Domu Kultury i punktu przedszkolnego w Zamiczkach zostały ujęte. Jeżeli chodzi o zmianę wydatków, to kwota zwiększenia na wydatki bieżące jest to kwota 31 742 zł i 40 groszy i o taką samą kwotę zmniejszają się nam wydatki majątkowe. To wszystko z mojej strony, chyba że jakieś pytania Państwo mają. Czy są jakieś uwagi lub pytania do Pani Skarbnik? Nie ma. Przedstawię teraz projekt uchwały. Uchwała nr 3 łamane przez 15 łamane przez 18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 artykułu 51 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomiersk uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2018 rok w następujący sposób. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 215 zł 46 groszy. 2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11 215 zł 46 groszy w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018 w następujący sposób. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31 742 zł 40 groszy. 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 31 742 zł 40 groszy w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W związku z postanowieniami paragrafu 2 załącznik nr 5 do uchwały nr 52 łamane przez 326 łamane przez 17 Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lutomierz na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W związku z postanowieniami paragrafu 2 załącznik 6 do uchwały nr 52 łamane przez 326 łamane przez 17 Rady Gminy Lutomierz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomierz na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lutomierz. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomierz. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomierz na rok 2018? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomierz na 2018 rok. 0 głosów wstrzymujących i 0 głosów przeciw uchwale. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutomierz na lata 2018-2022. Również referuje pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na samym początku, jeżeli państwo mogli otworzyć na stronie numer 4. Jest to 15 listopada, czy po rozporządzeniu materiałów, wpłynęły do nas decyzje wojewody i tam zmienili nam się kwoty, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, i to miało również wpływ na wydatki dotyczące wynagrodzeń. Jest to wiersz 11.1, tam państwo macie zapisaną kwotę 13 110 108 zł. 80 groszy. Rok oczywiście 2018. Należy ją zmienić na kwotę 13 122 438 zł. 80 groszy. 13 122 438 zł. 80 groszy. W objaśnieniach teraz dochodzą nam jeszcze dwa zarządzenia, te, które zostały podjęte w okresie ostatniego WPF-u do chwili obecnej. 3/18 i 4/18. I teraz, jeżeli chodzi o zmianę kwotową, jest to kwota, jest to strona 13, czyli jest objaśnienie, ostatnia strona wieloletniej prognozy. I mamy taki akapit: zmniejszenie o kwotę 93 868,75 uległy wydatki bieżące na wynagrodzenie. Czyli tą kwotę 93 tysiące zmieniamy na kwotę 81 538 zł i 75 groszy. Teraz przechodząc do omówienia zmian, 81 538 i 75 groszy. Ostatnią zmianę, jaką mieliśmy, dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej, WPR zmieniany był 27 września i w okresie właśnie od 27 września na podstawie uchwał Rady Gminy Lutomierz oraz zarządu Wójta Gminy Lutomierz dokonano przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, do czego upoważniany jest Wójt Gminy Lutomierz. Żadne te zmiany nie wpływały na wieloletnią prognozę finansową dotyczącą przedsięwzięć, dlatego nie było potrzeby, aby wprowadzać zmiany dotyczące WPF-u. Zmiany, które teraz przedstawiłam w projekcie uchwały budżetowej, dotyczyły zmian przedsięwzięć i dlatego ta zmiana dotycząca WPF-u.
W okresie właśnie od 27 września do chwili obecnej łącznie dochody wyliczyły na przykład kwotę 604 286,32 zł. Również o taką samą kwotę zwiększyły nam się wydatki. Zwiększenie dochodów o tą kwotę dotyczy zwiększenia dochodów bieżących łącznie w kwotę 615 501,78 zł. W tym z tytułu dotacji środków przyznanych na cele bieżące jest to kwota 604 286,32 zł i zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia dochodów majątkowych, które również omawiałam w projekcie uchwały budżetu. Jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków, kwota 604 286,32 zł dotyczy zwiększenia planów finansowych wydatków bieżących. Jest to kwota 769 637,25 zł oraz zmniejszenia planów finansowych wydatków majątkowych o kwotę 165 350,93 zł. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące wydatków majątkowych, macie Państwo tutaj szczegółowo w tych kilkunastu punktach do punktu te rozpisane. Myślę, że nie będę tego czytała. Zmniejszenie łącznie, jeżeli chodzi o zmiany WPF-u, wydatki na wynagrodzenia uległy zmniejszeniu o kwotę 81 538,75 zł. Zwiększenie zaś o kwotę 37 734,95 zł uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego. Tak jak wspomniałam wcześniej przy uchwale budżetowej, w wykazie przedsięwzięć zmieniły się łączne nakłady oraz gminy dotyczące zadań modernizacja tarkowiska w Lutomiersku. Zmniejszono tutaj łączną kwotę nakładów finansowych o 19 128,56 zł. O taką samą kwotę zmniejszono również gmin dla roku 2018 oraz o kwotę 19 661,06 zł limit zobowiązań. Jeżeli chodzi o następne przedsięwzięcie, przebudowa drogi w Prusinowicach, zmniejszono łączną kwotę nakładów finansowych o 90 groszy. O taką samą kwotę zmniejszył się limit dla roku 2018 oraz limit zobowiązań. I taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o przebudowę odcinka drogi numer ewidencyjny 36 w Bechcicach. Zmniejszono łączną kwotę nakładów finansowych o 84 grosze. O tą samą kwotę zmniejszono również limit dla roku 2018 oraz o kwotę 212,72 zł. Zmniejszono limit zobowiązań. W związku z dokonanymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na przedsięwzięcia ogółem w zakresie łącznych nakładów finansowych obecnie wynoszą kwotę 14 106 313,98 zł, a limit zobowiązań uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 19 874,68 zł i obecnie wynosi 11 148 699,42 zł. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do pani skarbnik? Nie ma. Odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 3/16/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018-2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomiersk uchwala co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018-2022 w sposób ustalony w załączniku nr 1. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w paragrafie nr 1 i nr 2, stanowią załącznik nr 3. Paragraf 4. Upoważnia się wójta gminy Lutomiersk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomiersk. Paragraf 6. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk. Bardzo proszę, głosujemy nad uchwałą w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutomiersk. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutomiersk. Nikt nie głosował przeciw. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt. Odczytam projekt uchwały teraz. Uchwała nr 3/17/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomiersk uchwala co następuje. Paragraf 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. MP z 2018 roku, pozycja 1004. Z kwoty 54,36 zł za jedną decytonę, tak to się czyta? Detotonę. Do kwoty 50 zł za jedną detotonę. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 50/304/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkowego na 2018 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2017 roku, pozycja 5208. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomiersk. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Przeciw nie głosował nikt. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lutomiersk. Również projekt był przedstawiony komisjom. Komisje również zaopiniowały pozytywnie. W związku z tym przedstawię projekt uchwały.
uchwała nr 3/18/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 25 ust. 4, 6, 8 oraz artykułu 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Lutomiersk za udział w pracach Rady i jej komisjach oraz diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk. Paragraf 2. Ustęp 1. Radnym Gminy Lutomiersk przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości 1. Przewodniczący Rady Gminy 1340 zł. 2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy 750 zł. 3. Przewodniczący Komisji Rady Gminy 750 zł. 4. Zastępca Przewodniczącego Komisji 700 zł. 5. Radny 650 zł. Ustęp 2. Udział radnego w sesji lub posiedzeniu komisji stwierdza się na podstawie listy obecności. W oparciu o wyżej wymienioną listę dokonuje się obliczenia należnych radnym diet, a ich wypłata następuje na podstawie miesięcznego zestawienia przygotowanego przez pracownika biura rady. Ustęp 3. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji potrąca się 10% diety. Paragraf 3. Ustęp 1. Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lutomiersk przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości 200 zł. Ustęp 2. Wypłata zryczałtowanych diet następuje na podstawie miesięcznego zestawienia przygotowanego przez pracownika biura rady. Paragraf 4. Diety, o których mowa w paragrafie 2 i paragrafie 3, wypłaca się z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Paragraf 5 ustęp 1. Radnemu z tytułu odbycia podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin. Dziennik ustaw nr 66, pozycja 800 z późniejszymi zmianami. Ustęp 2. Na wniosek radnego przewodniczący rady może wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością gminy. Ustęp 3. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ustępie 2, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dziennik ustaw nr 26, pozycja 271 z późniejszymi zmianami. Ustęp 4. Upoważnia się wiceprzewodniczących Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Gminy. Polecenie wyjazdu służbowego winno być podpisane przez jednego z wiceprzewodniczących. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Tracą moc. Ustęp 1. Punkt 1, przepraszam. Uchwała nr 37/369/2001 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym w gminie Lutomiersk oraz określenie stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych gminy Lutomiersk pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. Punkt 2. Uchwała nr
2/8/2014 Rady Gminy Lutomier z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy Lutomier. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomier. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lutomir? Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomierz. Referuje pan Krzysztof Pacholak, kierownik referatu rolniczego i rolnictwa i gospodarki ziemią. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony projekt dotyczy nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomierz. To jest jedna z takich tradycyjnych uchwał powodujących nadanie nazwy ulicy. Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną składającą się z działek geodezyjnych nr 164/38 i nr 166/1 położonych w obrębie Wrząca gmina Lutomierz. Stanowi ona własność osób fizycznych. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. W związku z powyższym wymagane jest, aby wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości, tej drogi wewnętrznej, złożyli zgodę na podjęcie przez Radę Gminy Lutomierz uchwały w sprawie nadania nazwy właśnie tej drodze wewnętrznej. Ta droga jest drogą wyjątkową. Tutaj współwłaścicieli, proszę Państwa, było 31 osób. W związku z tym uzyskać te zgody nie było łatwo, ale te zgody są. W związku z tym prosi się Państwa radnych o podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy tej drodze wewnętrznej i nazwa ulicy, jaką tutaj zaproponowaliśmy, to jest ulica Sasankowa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana Pacholaka? Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3/19/18 Rady Gminy Lutomierz z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomierz. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomierz uchwala, co następuje. Paragraf 1. W drodze wewnętrznej oznaczonej działką numer 164/38 oraz działką numer 166/1 położonej w miejscowości Wrząca, gmina Lutomierz, nadaje się nazwę ulica Sasankowa. Paragraf 2. Szczegółowy przebieg drogi, o której mowa w paragrafie pierwszym, określa mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomierz. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lutomysł położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew, gmina Lutomysł. Również referuje pan fachowiec. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj pan Przewodniczący odczytał, dotyczy to zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lutomysł. Gmina Lutomysł jest właścicielem nieruchomości przedstawionych w projekcie uchwały. Jest to 5 nieruchomości, z czego 4 położone są w obrębie Prusinowice, a jedna nieruchomość położona jest w obrębie Zalew. Jeżeli chodzi o Prusinowice, mamy działkę tutaj 319 o powierzchni 676 metrów, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Również mamy działkę 321, również w Prusinowicach o powierzchni 662 metry, dla której również jest prowadzona księga wieczysta. 332 o powierzchni 732 metry, w której również jest prowadzona księga wieczysta. I 333, 732 metry, dla której prowadzona jest również księga wieczysta. Jeżeli chodzi o te 4 przedstawione nieruchomości położone w obrębie Prusinowice, one objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie jest tutaj zabudowa rekreacji indywidualnej i częściowo tutaj troszkę po drogi. Jeżeli chodzi o nieruchomość położoną w Zalewie, oznaczoną działką numer 86/4, o powierzchni 4572, dla której prowadzona jest również księga wieczysta. Ta działka nie jest objęta planem miejscowym, jest to rola klasy 6. Przedmiotowa uchwała stanowi będzie podstawę do dalszych procedur przygotowania mienia gminy do sprzedaży. W wyniku realizacji uchwała gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedaży ustalonej w wysokości nie niższej niż jest wartość określona przez zarządcę majątkowego. Czyli te nieruchomości wszystkie zostaną wycenione przez znawcę majątkowego i wartość tych nieruchomości nie może być niższa niż w tym operacie szacunkowym wskazane. Prosi się o podjęcie uchwały przedmiotowej sprawy. Czy są jakieś pytania do pana Krzysztofa Pacholka? Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3/20/18 Rady Gminy Lutomysł z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lutomysł położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew, gmina Lutomysł, na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomysł uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lutomysł położonych w następujących obrębach geodezyjnych. 1. Prusinowice oznaczonej działką numer 319 o powierzchni 0,0676 hektara, dla której prowadzona jest księga wieczysta SR1L/0003/10/78/1. 2. Prusinowice oznaczonej działką numer 321 o powierzchni 0,0666 hektara, dla której prowadzona jest księga wieczysta SR1L/0003/10/76/7. 3. Prusinowice oznaczonej działką numer 332 o powierzchni 0,0732 hektara, dla której prowadzona jest księga wieczysta SR1L/0030688/8. 4. Prusinowice oznaczonej działką numer 333 o powierzchni 0,0732 hektara, dla której prowadzona jest księga wieczysta SR1L/0003/10/67/1. 5. Zalew oznaczonej działką numer 86/4 o powierzchni 0,4572 hektara, dla której prowadzona jest księga wieczysta SR1L/0006/1852/0. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomysł.
Paragraf 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomierz. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem, podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący, przeciw nie głosował nikt. Uchwała została podjęta pod większością głosów. Dziękujemy. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Lutomierz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Referuje pani inspektor referatu organizacyjno-samorządowego, przepraszam, Aleksandra Jarek. Bardzo proszę. 2013 roku Rada Gminy Lutomierz podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybów finansowania zadania własnego Gminy Lutomierz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Jednym z warunków, wiele warunków określa ustawa o sporcie, ale uchwała nasza wyklucza wypłatę wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego. Tu jest prośba od klubów sportowych, ponieważ pozyskują trenerów wewnętrznych z własnych z klubów i ci trenerzy nie mogą być finansowani z naszych dotacji. I tutaj wyprosimy o wykluczenie tego wniosku, że nadal nie mogą być wypłacane wynagrodzenia dla zawodników lub działaczy klubu, ale z wyjątkiem oczywiście kadry szkoleniowej. I tutaj taka prośba od klubów sportowych. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani Janiak? Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3/21/18 Rady Gminy Lutomierz z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lutomierz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 artykuł 40 ustęp 2 punkt 4 artykułu 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomierz uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 33/231/13 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Lutomierz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 roku, pozycja 1822. W paragrafie 4 ustęp 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie. 3. Wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego z wyjątkiem kadry szkoleniowej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomierz. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do 12 punktu. 11. Tak, przepraszam.
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lutomierz. Również referuje pani Aleksandra Jani. Zmiana ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nastąpiła 10 stycznia 2018 roku, mówi, że Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rada Gminy Lutomierz podjęła taką uchwałę w dniu 30 sierpnia 2018 roku, gdzie wymieniła pięć miejsc, gdzie podczas organizowanych koncertów, pikników, festynów i imprez kulturalno-rozrywkowych można w tych miejscach spożywać napoje alkoholowe. Tutaj jest prośba, bo ponieważ Gmina Siłę Kultury organizuje dużo imprez, między innymi w Lutomierska, gdzie wykluczyli nam stadion teraz. Działka ewidencyjna numer 165 i 166 w Lutomiersku to jest nasza targowica. Tutaj. I dlatego nie wiemy, czy tam będą, ale no, chcemy, że tak powiem, zabezpieczyć się i tu jest prośba, żeby Rada Gminy zrobiła jeszcze jedno odstępstwo. Czy są nie? Tak, proszę. I tu, drodzy Państwo, jakby powtórzę to, co pani Ola mówi. Rozważamy to miejsce do ewentualnego zorganizowania, na przykład Dni Lutomierska, ale to jeszcze nie oznacza, że tam w tym miejscu ostatecznie te Dni Lutomierska mogą się odbyć. Rozważane też jest inne rozwiązanie jeszcze, ale na razie Państwu nie powiem. Stadion z racji tej, że został zmodernizowany, to na stadionie uroczystości gminne już się nie będą odbywały. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3/22/18 Rady Gminy Lutomierz z dnia 4 grudnia 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lutomierz. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 i artykułu 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomierz uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer 60/387/18 Rady Gminy Lutomierz z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lutomierzk, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 roku, pozycja 4687. W paragrafie pierwszym po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu. Punkt 6. Na terenie działek ewidencyjnych numer 165 i 166 w Lutomierzku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomierzk. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych gminy Lutomierz na 2019 rok. Również pani Aleksandra Janek Katerusz. Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu przejrzystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zdrowiu publicznym, a także
systemowi rozwiązywaniu problemów alkoholowych prowadzony jest w oparciu o roczny gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, do którego opracowania gmina jest ustawowo zobligowana corocznie. Zadania, które są ujęte w programie, będą finansowane ze środków własnych gminy Lutomierz, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku. Dlatego też na planowane środki na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, planowane środki do 8 tysięcy złotych. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz wyżywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Planowane środki to 37 tysięcy złotych. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Planowane środki 36 tysięcy złotych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to sprzedaż nieletnim, prowadzenie nielegalnej reklamy, a także osobom nieczętym od nakłady lub pozastaw. Przewidziane środki to są 5 tysięcy złotych. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 4 tysiące złotych oraz koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 5 tysięcy złotych. W sumie planowane środki wydatkowania na 2019 rok od 1 stycznia do 31 grudnia jest to suma 95 tysięcy złotych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii sporządziła już raport z realizacji tego programu i przedstawi do 1 marca 2020 roku ten raport burmistrzowi gminy Lutomierz. Burmistrz gminy Lutomierz natomiast przedstawi ten raport Radzie gminy Lutomierz do 31 marca 2020 roku. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę Państwa, wkradł się drobny błąd w druku. Oczywiście uchwała numer 3/23/18 będzie. Odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 3/23/18 Rady Gminy Lutomierz z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomierz na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 punkt 2 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomierz uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomierz na rok 2019 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 50/309/17 Rady Gminy Lutomierz z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomierz na rok 2018. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomierz. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Pani Radnej. Przechodzimy do punktu 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lutomierz w roku szkolnym 2017-2018. Poczekamy teraz chwileczkę na Panią, która będzie referowała tą ustawę. Uchwała.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych przedstawi nam pani Kierżyńska, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Obowiązek sporządzania i przedkładania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji artykułu 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie tego konferencjonika przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wojewódzkiego kuratora oświaty. O zadanie oświatowe gminy Lutomia. Zgodnie z artykułem 10 wymienionej ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem.
wykształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i obsługi finansowej szkoły, wyposażenie szkoły lub placówki w pomocy dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Obowiązki te realizowane są poprzez siedziby tworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obrębach szkolnych, które są zatwierdzane uchwałą Rady Gminy. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy przeprowadzona została przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, które jest powołane do obsługi szkół, między innymi na podstawie danych przekazanych do systemu informacji oświatowej, na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół, danych przygotowywanych przez dyrektorów szkół oraz na podstawie licznych opracowań własnych. Podobnie jak w ubiegłych latach, treść informacji zawiera dane będące podstawą wielu analiz i sprawozdań. Jednakże jej bezpośrednim zadaniem jest dokładna informacja o tym, w jaki sposób gmina Żytomierz realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym 2017-2018. Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej, możliwości budżetu, jest zadaniem niełatwym i złożonym ze względu na zróżnicowanie spraw i problemy. Uwarunkowanie gminy Żytomierz, którą tworzy 31 sołectw, ma bardzo istotny wpływ na sieć, jak i na strukturę organizacyjną naszych szkół. Również nakłady finansowe, które są związane z realizacją zadań oświatowych. Te nakłady to około 30% budżetu gminy. Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmianę w systemie oświaty. Bezpośrednio wpływa na kształt sieci szkół, na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu znajomość tych trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci szkół, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie szkół. Gmina jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych w Szydłowie, Kazimierzu i Lutomierzu. Dotuje także funkcjonujące na terenie gminy przedszkola niepubliczne, przedszkole niepubliczne i punkt przedszkolny. Do szkół podstawowych uczęszcza obecnie 905 uczniów, w tym 195 przedszkolaków. Z placówek niepublicznych korzysta 90 przedszkolaków. Łącznie we wszystkich placówkach uczy się prawie 1000 uczniów. Prognozy demograficzne wskazują na bardzo intensywny rozwój naszej gminy. Istniejąca sieć szkół oraz wzrastająca liczba uczniów pozwala nam na uniknięcie trudnych w oddziale społecznym decyzji o likwidacji szkół. Powiedziałabym, że wręcz odwrotnie, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, rozszerzona została tutaj oferta wychowania przedszkolnego, również praca świetlic została wydłużona tak, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dla dzieci, których rodzice pracują dłużej. We wszystkich szkołach z roku na rok zwiększeniu ulega liczba oddziałów przedszkolnych i dzieci uczęszczających do tych oddziałów. W tej chwili zapewniamy opiekę dla dzieci od trzeciego roku życia. Zmieniająca się w kolejnych latach liczba uczniów na poszczególnych poziomach edukacji pociąga za sobą skutki organizacyjne dla placówek, ale także finansowe. Oświata jest jednym z najważniejszych zadań gminy, ale jednym też z najbardziej kosztownych elementów budżetu i finansowanie to koszty, tak jak już mówiłam, zbliżone do 30% wydatków budżetu gminy. Budżety szkół w roku 2017 to była kwota prawie 8,5 miliona złotych. W gminie dobrze funkcjonuje sieć szkół, w których zatrudnionych jest w tej chwili 107 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi. Nasze placówki są systematycznie remontowane i doposażane. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2017 zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ten wymóg wynika również z zapisów karty nauczyciela. Gmina ma obowiązek zabezpieczyć takie środki na doskonalenie zawodowe. W roku 2017 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębniono kwotę 41 454 zł w ramach środków przekazanych do szkół. Środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego wykorzystywane zostały na szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe, kursy, konferencje, warsztaty i szkolenia nauczycieli. W naszych szkołach 97
37% nauczycieli posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego ponad 50% kadry nauczycielskiej posiada najwyższy z możliwych stopień awansu zawodowego, czyli stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 2017-2018 trzech nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego i trzech nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu nauczyciela kontraktowego. Powiem teraz o wynagrodzeniach, o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku, za rok 2017. Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 karty nauczyciela do 22 stycznia organ będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w artykule 30 karty nauczyciela. Oraz musimy porównać również jednostki, które zatrudnienie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków wyrównawczych w sytuacji, kiedy nauczyciele nie osiągną gwarantowanych przez kartę nauczyciela średnich wynagrodzeń. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło miesięczne kwoty, jakie powinni otrzymać nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z przepisami, w sytuacji, gdy nauczyciele drugi awans, na przykład nauczyciel mianowany, nie osiągną średniej określonej w artykule 30 ust. 3 karty nauczyciela, gmina musi wypłacić dodatek uzupełniający. Analizy wynagrodzeń dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego. W roku 2017 gminie natomiast wszystkie grupy awansu zawodowego osiągnęły wyższe niż przewiduje karta nauczyciela średnie, także nie musieliśmy wypłacać tego dodatku. Podstawowym źródłem finansowania zadań oświatowych jest subwencja oświatowa. Jej wysokość co roku określona jest w ustawie budżetowej. Środki subwencji dzielone są pomiędzy poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej opisywanego co roku w rozporządzeniu ministra edukacji. Podstawą podziału środków między samorządy jest tak zwany standard A, nazywany też bonem oświatowym, czyli kwota przeznaczona na jednego ucznia. Aby uwzględnić specyfikę szkoły, jej wielkość, położenie, typ oraz potrzeby ucznia wynikające z jego na przykład niepełnosprawności, do algorytmu wprowadzono system VAT, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta. Tych VAT w tej chwili w roku 2018 było ponad 40. Subwencja oświatowa w roku 2017 wynosiła 6 330 031 zł. W roku 2018 była wyższa, wynosiła 6 526 841 zł. W subwencji oświatowej w 2017 roku przewidziane zostały również środki na dzieci 6-letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. W naszej gminie subwencją objętych zostało 65 uczniów 6-latków w oddziałach przedszkolnych i 9 6-latków w przedszkolu niepublicznym. Łącznie było 74 uczniów. Kwota subwencji na dzieci 6-letnie wyniosła 346 051 zł i 31 groszy. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przeznacza się z budżetu państwa wsparcie w formie dotacji celowej, tak zwanej dotacji przedszkolnej. Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z artykułem 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotację celową na finansowanie tych zadań. Kwota dotacji jest udzielana na każdego ucznia, który w roku bazowym kończy 5 lat lub mniej i korzysta z wychowania przedszkolnego, przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, dla której dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym lub rejestrującym. W roku 2017 gmina Lutomierz otrzymała dotację w kwocie 250 206 zł razem dla 187 przedszkoli. Na rok 2018 ta dotacja była wyższa, przedszkolaków mieliśmy 222 i kwota dotacji wyniosła 304 140 zł. W kwocie
subwencji kwota 398 175 zł to kwota, która jest wyodrębniona i przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i pracy dla dzieci i młodzieży. Finansowanie kształcenia specjalnego jest uwzględnione w subwencji oświatowej zgodnie z przepisami 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczyć na kształcenie specjalne środki nie mniejsze niż otrzymały na ten cel w subwencji oświatowej w danym roku kalendarzowym. W szkołach ogólnodostępnych na realizację tego zadania wyodrębnia się środki na wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z orzeczeń. To jest wydatki na wynagrodzenie nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nabor pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, muszą być odrębnie ewidencjonowane i rozliczane. Obecnie w szkołach uczy się 21 uczniów i 3 przedszkolanych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Ta liczba z roku na rok wzrasta. Przejdę teraz do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 18 do 20 kwietnia. Egzamin ten składał się z 3 części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W drugiej części matematyczno-przyrodniczej zadania z przedmiotów przyrodniczych, biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadanie z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do tego egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 64 uczniów trzecich klas oddziałów gimnazjalnych. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przewyższają średnie, jakie uzyskały gimnazja miejskie. Odrobinkę są niższe od wyników, jakie uzyskała jak była przedstawiana ta liczba, jeżeli chodzi o ogólnopolskie wyniki. Nie wiem, tutaj podawać Państwu dokładnie te wyniki z poszczególnych przedmiotów, czy... Słucham? Tak. Przejdę teraz do dowozu uczniów do szkół. Materialno-prawną podstawę do zapewnienia przez gminę dowozu uczniów do szkół są zapisy artykułu 39 karty, przepraszam, prawa oświatowego. Powołane regulacje obligują gminę do zapewnienia opieki w czasie dowozu, jeżeli uczniów korzysta z transportu zorganizowanego przez gminę, jeżeli rodzice zapewniają dowóz we własnym zakresie, to wtedy rodzice zapewniają opiekę i finansują koszty dowozu. Zadanie organizowania transportu dla potrzeb jednostek obsługiwanych, w szczególności dowożenie uczniów do szkół i zapewnienie opieki podczas przewozu, jest jednym z zadań Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Zadania dowozu realizowane są przy pomocy 3 autobusów szkolnych, które są własnością gminy Lutomierz, oraz jednego autobusu wynajętego. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych celu zapewnia 3 kierowcy i 4 opiekunki. Zadania dowozu uczniów do szkół finansowane są z budżetu gminy Lutomierz. W roku 2017-18 ogółem do wszystkich szkół dowożonych było ponad 383 uczniów na 906 uczniów ogółem. Prawie 42, ponad 42% uczniów jest dowożonych do szkół. Roczny przebieg autobusów to ponad 80 tysięcy kilometrów. Przebieg autobusu wynajętego ma najkrótszą trasę, to 14 300 kilometrów rocznie. Do autobusów szkolnych zakupujemy paliwo. Na zakup paliwa zawarto w roku 2017 umowę z Podkarpacką Instytucją Gospodarki Budżetowej Karpatia. Ilość zużytego oleju napędowego to 18 645 litrów w roku 2017-2018. Na organach gminy ciążą również szczególne obowiązki związane z dowozem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizując obowiązki określone w przywołanych przepisach prawa oświatowego, gmina dowoziła uczniów niepełnosprawnych
szkół lub refundowała rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół. Tutaj mówię o umowach, jakie zostały zawarte z rodzicami dzieci, które uczą się na terenie na przykład Łodzi. W tym roku zawarte zostały dwie takie umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych. Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych w ramach zawartych umów wynosi 7300 zł. Stypendia szkolne. Uczniowie na podstawie ustawy o systemie oświaty mogą otrzymywać wsparcie w formie stypendium szkolnych zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystają uczniowie szkół podstawowych, także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Lutowiec i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. W roku szkolnym 2017-2018 pomoc materialną w formie stypendium szkolnego przyznana została 102 uczniom na łączną kwotę 25 852 zł. W tej chwili zadanie to jest realizowane już przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizujemy również zadanie, rozliczamy dotację celową na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W roku 2017-2018 kwota tej dotacji celowej wyniosła 99 135 zł i 51 groszy. Kwota została wydatkowana w wysokości 95 135 zł i 67 groszy. Zadaniem objętym były trzy szkoły podstawowe i gimnazjum. Z dotacji zakupiono podręczniki dla 387 uczniów oraz materiały ćwiczeniowe dla 713 uczniów. Niewykorzystane środki, chociaż ponad 4000, zostały zwrócone. Przyczyną niewykorzystania dotacji było dokonanie zakupów przez szkoły podstawowe w niższych cenach niż płat pierwotnie planowany. Wykonujemy również jako gmina zadania z zakresu wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Lutowiec. O zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów w tym roku zwróciło się dwóch pracodawców. Wydane zostały dwie takie decyzje administracyjne na łączną kwotę 13 326 zł i 9 groszy. Obsługa administracyjno-ekonomiczna, kadrowo-płacowa i finansowa szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lutowiec z 20 października 2016 roku jest zapewniona przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych. Jednostkami obsługiwanymi jest tutaj w tej chwili Szkoła Podstawowa w Lutomiersku, Szkoła Podstawowa w Kazimierzu i Szkoła Podstawowa w Szydłowie. Centrum Usług Wspólnych realizuje ponadto zadania własne i zlecone gminy z zakresu oświaty i wychowania. Największym procentowo zadaniem samorządowego centrum jest wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli. To wszystko z mojej strony. Dziękujemy pani dyrektor. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie ma pytań. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk. Również referuje pani dyrektor. Bardzo proszę. Porządkowały i jak gdyby powodowały, że był bardzo czytelny ten nasz regulamin, natomiast wojewoda zakwestionował i w związku z tym należy uchylić zapisy w przedłożonym Państwa projekcie uchwały. Dokonujemy
określenia zapisów paragrafu 3 ustęp 5. Ten ustęp brzmiał: dodatek na usługę rat wypłacany jest z góry. W terminie wypłaty wynagrodzenia ulega on, uchyla się ten zapis. Uchyla się również zapis paragrafu 11. Dodatek w brzmieniu: dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Uchyla się także paragraf 19, a w brzmieniu: dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Uchyla się również paragraf 24, w brzmieniu: dodatek za warunki pracy wypłaca się z domu. Ponadto uchyla się zapisy ustęp 4, 6 i ustęp 8 paragrafu 25. Są to zapisy, które nie upoważniały Rady Gminy do decydowania o zachowaniu bądź utracie przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Rada Gminy ma jedynie kompetencje do określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnej zastępstw. Przedłożony projekt i zmiany zapisów regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. Nie. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3/24/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje. Paragraf 1. W załączniku do uchwały nr 61/399/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, pozycja 5404, wprowadza się następujące zmiany. 1. W paragrafie 3 uchyla się ustęp 5. 2. Uchyla się paragraf 11. 3. Uchyla się paragraf 19. 4. Uchyla się paragraf 24. 5. W paragrafie 25 uchyla się ustęp 4 i 6 i ustęp 8. Od 4, przepraszam, do 6 i ustęp 8. W paragrafie 2 wykonanie uchwały, paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomiersk. Paragraf 3, uchwała wchodzi z życiem po upływie 14 dni od dnia głosowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15. Informacje wójta gminy Lutomiersk dotycząca analiz oświadczeń majątkowych. Referuje pani sekretarz Liliana Kaleta. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ustawa o samorządzie gminnym nakłada na pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Ustawa ta nakłada również obowiązek na organ, do którego złożone są oświadczenia, czyli na wójta gminy, obowiązek dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym. Kolejny obowiązek to przedłożenie informacji z analizy oświadczeń majątkowych Radzie Gminy. Do złożenia oświadczeń majątkowych wójtowi gminy Lutomiersk według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku były następujące osoby: sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, czyli dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół podstawowych 3 osoby oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta gminy Lutomiersk 16 osób. Analizowane oświadczenia majątkowe zostały sporządzone na oficjalnych formularzach oświadczeń majątkowych. Oświadczenia te są opatrzone pieczęcią Kancelarii Urzędu Gminy Lutomiersk
dokumentującą datę wpływu. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone z zachowaniem terminu ustawowego, to jest 30 kwietnia 2018 roku. Do wszystkich oświadczeń majątkowych składające oświadczenie załączyli wypełnione kopie zeznań o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2017. Każde ze złożonych oświadczeń majątkowych zostało podpisane przez składającego. Jeden egzemplarz złożonego oświadczenia majątkowego przekazano Urzędowi Skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe. Zgodnie z artykułem 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym przeprowadzono analizę złożonych oświadczeń majątkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w piśmie z dnia 20 września 2018 roku zwrócił uwagę na uchybienie polegające na niewykazaniu dochodu uzyskanego z programu 500+ przez panią Monikę Muziunkiewicz. Pracownica złożyła stosowne wyjaśnienie. Zobowiązanym do złożenia oświadczenia majątkowego poinstruowano, jak na przyszłość wypełniać oświadczenie majątkowe. Natomiast naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w piśmie z dnia 30 października bieżącego roku zwrócił uwagę, iż w przypadku oświadczenia złożonego przez panią Marię Miłosz nie odnotowano daty wpływu oświadczenia majątkowego do Urzędu Gminy. Poinstruowano pracownika przyjmującego oświadczenie majątkowe o obowiązku stawiania pieczęci z datą wpływu na każdym egzemplarzu składanego oświadczenia majątkowego. Wypełniając dyspozycję artykułu 24 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, oświadczenia majątkowe zostały opublikowane i można się z nimi zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ludowiec. Ponadto w 2018 roku na podstawie artykułu 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe złożyły 3 osoby. Dnia 6 czerwca 2018 roku pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Monika Maciejewska w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta gminy Lutomierz w dniu 6 września 2018 roku oświadczenie majątkowe złożyła dyrektor jednostki organizacyjnej gminy pani Barbara Świstek w związku z odwołaniem spełnionej funkcji. Dnia 27 września 2018 roku oświadczenie majątkowe złożył pan Adrian Kmiecik pełniący obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej gminy w związku z powierzeniem tej funkcji. Jeden egzemplarz wyżej wymienionych oświadczeń majątkowych przesłano do Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania składających oświadczenie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani sekretarz? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do punktu 16. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Odczytam informację o analizie oświadczeń majątkowych przygotowaną przez przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Rychlika. Realizując uprawnienia oraz obowiązki zawarte w artykule 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, informuję, iż przeprowadzono analizę 34 sztuk oświadczeń majątkowych. Zgodnie z dyspozycją artykułu 24h ustęp 4 powyższej ustawy 14 oświadczeń majątkowych radni gminy Lutomierz złożyli w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz kolejne 14 sztuk na 2 miesiące przed upływem kadencji. Według stanu na dzień 16 września 2018 roku. Ponadto w czerwcu bieżącego roku wpłynęło 6 korekt oświadczeń majątkowych za 2017 rok. Oświadczenia zostały złożone na drukach zgodnych ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. Dziennik ustaw z 2003 roku, numer 34, pozycja 282, w dwóch egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Pabijanicach. W oświadczeniach majątkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w wyniku przeprowadzonej analizy 14 oświadczeń majątkowych i 6 korekt oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez przewodniczącego Rady Gminy Lutomierz nie stwierdzono nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabijanicach przeprowadził analizę wstępną i właściwą przekazanych oświadczeń majątkowych. W odniesieniu do jednego oświadczenia majątkowego złożonego przez Grażynę Paczkowską w zakresie analizy właściwej stwierdził, iż w oświadczeniach majątkowych składanych za ubiegłe lata nie ujawniono całości posiadanego majątku. Analiza pozostałych oświadczeń wykazała, że sporządzono je prawidłowo. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 roku stwierdzono nieprawidłowość w jednym oświadczeniu majątkowym radnego Mieczysława Augustyniaka polegającą na braku przynależności majątkowej środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej. Natomiast naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabijanicach w oświadczeniach majątkowych nie stwierdził nieprawidłowości. Na podstawie artykułu 24h ustawie o samorządzie gminnym radnym wskazano popełnione błędy oraz poinstruowano, jak na przyszłość wypełnić oświadczenia majątkowe bez usterek. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1764, z 2017 roku, pozycja 933. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały opublikowane i można się z nimi zapoznać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP, prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomierz pod adresem http://www.bip.lutomiersk.info. Dziękuję bardzo, to wszystko. Niestety nie odpowiem na żadne pytania, bo to pan Tadeusz przygotował. W związku z tym przejdziemy do 17 punktu. Wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę. Niemożliwe, nie ma żadnych pytań. Bardzo proszę, pani Agata. Mieszkańcy mówią o zmianach w kursowaniu komunikacji autobusów. Czy coś wiadomo na ten temat? Czy tutaj konsultowano się, że będą jakieś autobusy zlikwidowane? To tak z dnia na dzień nastąpiło. W soboty nie ma autobusów. Jeszcze jakieś pytania są? Mieszkańcy Stanisława Starego proszą o wymianę lamp starych na te nowe energooszczędne. Na dłuższym odcinku tam będzie około 500-600 metrów. Panie wójcie, jeszcze chodzi tam na Żurawieńcu, bo Kołsołtysa to jest tablica informacyjna, ale tam przez las jak się przejeżdża, tam dosyć dużo ludzi mieszka i tam przyjeżdża taki sklep obwoźny, dużo ludzi tam się spotyka i chodzi tam, żeby tablicę zrobić im, bo wszyscy nie jeżdżą tylko pana Wojtasa, tylko właśnie tam jeżdżą, a to tylko przez las. To znaczy przez tam las. Przez las. Tam jak te działki, jak tam no właśnie tam koło pana Żurawieniec, to jest. Nie, nie, ten pierwszy, ten pan co on teraz na ręce, on jest policjantem trochę. Bez nas. Nie, nie, nie. Pan Zmysłowski. O i tam koło niego właśnie ciągle staje tam z pieczywem, z tym, to tam tablicę taką jakby raczej sołtys zawsze podjechał jakieś wiadomości powiesił, czy coś, bo oni nie mają coś mości. Jeszcze ktoś? Bardzo proszę pana. Ja też, jeśli chodzi o tablicę, to prosił o naprawę tablicy w Babiczkach, bo jest rozbita część frontowa. No i tam grozi ewentualnie okaleczeniem przez osoby wkładające ogłoszenia, czyli
sołtysa, bądź ewentualnie osoby czytające. No i pytanie, prośba druga. I pytanie drugie, ewentualnie, czy byłaby szansa na zmianę tablic w Babicach, bo tam są starego typu, te ogłoszenia niestety w czasie opadów deszczu, no powiedzmy, stają się niezbyt czytelne i czy byłaby szansa na dwie tablice zostały zamknięte, żeby zrobić. Znaczy, drodzy Państwo, proszę bardzo, proszę. Może zacznę od Stanisława Starego, wymiana lamp na lampy energooszczędne. Tutaj proponuję skorzystać z funduszu sołeckiego w przyszłym roku. To jest doskonały taki moment na wymianę takich lamp. Jeśli chodzi o tablice informacyjne z nazwą miejscowości Żurawieniec, to z tego co wiem, Żurawieniec jest dobrze oznakowany. Nie możemy oznakowywać miejscowości Żurawieniec w środku miejscowości. Koło gdzieś tam. Ale tu chodzi o wiadomość takie sołeckie, jak w razie tam pan sołtys wywiesza jakieś tam. Z tego co mi wiadomo, sołtys nie zgłaszał takich uwag i ewentualnie po konsultacji z sołtysem. No wie pan, sołtys nie zgłaszał takich potrzeb, ale jeżeli sołectwo będzie chciało wymieniać, myślę, że w okresie pierwszego półrocza będą odbywały się spotkania dotyczące wyboru sołtysu i ten temat może wypłynąć i ewentualnie wtedy może być rozpatrywany, ale to też z funduszu sołeckiego ewentualnie. W Babiczkach. Tablice informacyjne. Jedna tablica jest. Też temat z funduszu sołeckiego. A naprawa? Naprawa czego? Szkła, szyby. To tutaj to się zajmiemy tym, szyby ewentualnie. A która to jest tablica dokładnie? Tam, gdzie kiedyś śmietniki stały, czyli ze skrzyżowaniem do Babic prowadzących. Rozumiem. I chodzi mi jeszcze tam, ta droga od Leonowa, czy kiedyś w ogóle jest nadzieja, że będzie połączona do Zygmuntowa, tam asfalty, coś, bo tam ludzie się też pytają. To znaczy temat jest jakby aktualny, ale w perspektywie. Trudno mi teraz powiedzieć. My jeszcze niedawno ustalaliśmy, czy mówiliśmy na komisjach na temat budżetu i on został zaopiniowany, także w przyszłym roku to zadanie nie będzie realizowane. A co czas pokaże, zobaczymy, to każdy powiedzieć, bo Państwo radni nie wypowiadaliście się na temat nowych inwestycji. Na razie planujemy nowe, ale na przyszły rok. A jeszcze nowe, kolejne, to trzeba tak jakby po kolei. Teraz temat tego PKS-u, bo ten PKS dotyczy też i Jerwonic, i Czołczyna, i Szydłowa, no i po części, co, Kazimierza? Kazimierza też. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć tak, że ten przewoźnik PKS, potocznie nazywany PKS w Łodzi, jest firmą prywatną, która świadczy usługi od wielu lat na terenie naszej gminy, ale dwa lata temu, jak Państwo pamiętacie, niektórzy były takie jakby zawirowania, gdzie zostały w pewnym momencie wstrzymane pewne kursy. Po negocjacjach, po rozmowach gmina partycypowała w kosztach utrzymania tej linii PKS-owskiej i zostały te kursy jakby przywrócone do i kursowały w dalszym ciągu. I przez dwa lata był spokój. W tej chwili podczas spotkania już na temat przyszłości funkcjonowania tego PKS-u, które odbyło się 28 listopada w Konstantynowie Łódzkim u pana burmistrza Konstantynowa, prezes wręczył mi pismo i odczytam Państwu to pismo. W związku ze znacznym wzrostem kosztów obsługi komunikacji autobusowej wykonywanej na trasie Łódź-Lutomierz-Szydłów, wynikającej z podwyżek cen oleju napędowego i zmniejszającej się liczby podróżnych, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia będą zlikwidowane w soboty i w niedzielę niżej wymienione kursy autobusów w stronę docelowo do Szydłowa, do Jerwonii, Czoczyna i tutaj pewnie też w Kazimierz.
wpływy i praktycznie wszystkie kursy zostały zawieszone w sobotę i w niedzielę. Podobną linię obsługuje też PKS w Tuszynie, gdzie też zawiesił chyba 16 kursów w sobotę i w niedzielę. Dalej z tego pisma. Wpływy z biletów pokrywają jedynie w niewielkiej części koszty związane z obsługą wyżej wymienionych kursów, w związku z czym nie możemy sobie pozwolić na dalszą obsługę nierentownej komunikacji. Niemniej jednak w przypadku partycypowania przez Państwa w kosztach utrzymania wspomnianych kursów, tych sobotnich, niedzielnych, skłonni jesteśmy odstąpić od ich zawieszenia. No taki szantażysta ten prezes. To już był. Szantażysta. Tak jest. Jak dopłacisz, to my będziemy jeździć, jak gmina dopłaci. Ale jak Państwo słuchacie, z tego pisma nie wynika, ile, kiedy i na tym spotkaniu w Konstantynowie przyjęliśmy sobie pewne ustalenia, gdzie w ślad za tym jakby tym pismem i spotkaniem konstantynowskim odpowiadam prezesowi. W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 20 listopada w sprawie likwidacji sobotnich i niedzielnych kursów autobusów na linii Łódź-Lutomierz-Szydłów, gmina Lutomierz wyraża niezadowolenie spowodowane radykalnym zawieszeniem jedynych autobusowych połączeń weekendowych na wyżej wymienionej trasie. Mając na względzie spotkanie z dnia 28 listopada, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Konstantynowie Łódzkim, w dalszym ciągu oczekuję od Państwa przedstawienia konkretnej oferty współpracy i wyznaczenia terminu spotkania jeszcze w grudniu bieżącego roku. W trosce o liczne grono mieszkańców naszej gminy korzystających z autobusowej komunikacji zbiorowej obsługiwanej przez PKS Łódź na trasie Łódź-Lutomierz-Szydłów, gmina Lutomierz wyraża w ramach dobrej współpracy chęć partycypacji w kosztach utrzymania istniejących i przywrócenia weekendowych połączeń komunikacyjnych. Jednocześnie proszę o przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług, przekładających się na bezpieczeństwo i komfort jazdy podróżnych. Tu się na chwilę zatrzymał. Kiedyś swego czasu miałem informację, chyba w ubiegłym roku, że autobus kursujący przez Jerwonicę i wykręcający przy Ośrodku Zdrowia w Szydłowie nie miał biegu wstecznego. Przykładowo. Już nie mówię o ogrzewaniu tych autobusów i tak dalej. Ponadto z uwagi na fakt, iż przedmiotowa linia komunikacyjna obsługuje także bezpośrednio miasto mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, liczę, że podejmą Państwo kroki zmierzające do współfinansowania linii przez tąże jednostkę samorządową. Z uwagi na rangę zaistniałej sytuacji proszę o potraktowanie sprawy priorytetowo. Póki co czekam na stanowisko prezesa, czy czekamy wspólnie z Konstantynowem. I ewentualnie będziemy rozważali podjęcie rozmów z innymi przewoźnikami. Zobaczymy, co czas pokaże. Panie wójcie, można? Bardzo proszę Pani. Po prostu miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, z którego korzysta Konstantynów, autobus 94, czy oni by nie zechcieli do nas wjeżdżać i za ile? No przecież tym właśnie prezesem to dlatego już odpowiadam, że będziemy rozmawiali też z innymi przewoźnikami. No i dobrze. Ja nie wiem, co za chwilę się może stać. Mogą powstać krótsze, nieco dłuższe utrudnienia dla naszych mieszkańców, jeśli chodzi o korzystanie z tej komunikacji, ale na tą chwilę mamy w ofercie tramwaj i komunikację busową, która w ostatnim czasie słyszę jest jakby bardziej zachwalana, że to jest dobra komunikacja, szybka. Warunki komfortowe są dobre. Zobaczymy, co czas pokaże. No będziemy zabiegali się, myślę, że wspólnie też nie, z Państwem radnym o szukanie takich rozwiązań, żeby poprawiać tą komunikację, a nie pogarszać. Także tyle, co mam do powiedzenia. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Zamykam trzecią sesję Rady Gminy Lutomierz. Dziękuję bardzo. To się trzeba wylogować.
Nie. Zostawiamy? Tak. Mm.